jak za tak beznadziejną pracę, jaką wykonują w większości piłkarze, skupmy się na polskich, można tak zarabiać, żeby było stać na takie samochody, na takie to, na takie tamto, na takie dziesiąte, piętnaste, dwudzieste. I jesteś w szkole, tam masz 500 dzieciaków rozkrzyczanych, zakochanych, Legia, 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 bo jak papież by przyjechał, wszystko tam, jakieś ciastka, to tamto. I słyszysz, tu jest czwarte pytanie, czyli spotkanie się właściwie dopiero zaczyna. I słyszysz, ile jeszcze, kurwa, ile jeszcze tu będziemy, ile jeszcze. Ja mówię, słuchaj, widzisz, ile jest dzieci? Z godzinę minimum, ja tak, 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 to bardzo mi miło, że tu przyjechałem. Ojejku, dziękuję, że mnie zaprosiliście. Doceniam i zazdroszczę, że wy się jeszcze tą piłką nożną tak grzejecie, że jeszcze tam się doszukujecie jakiegoś piękna, jakiegoś romanty... Nie, p***le trochę. Jakiegoś czegoś. Słuchaj, Paweł, posłuchaj i powiedz to swoim kolegom. Piłkarze mają wyjebane na was. Liczy się tylko... Cześć wszystkim. Mój program ma w swoich miniaturkach płomień, ale dzisiaj ten płomień jest wyjątkowo uzasadniony, bo moim i waszym gościem jest Wojciech Hadaj. Cześć. Postaram się, żeby studio, w którym nagrywamy ten program, nie spłonęło, ale też nie będę udawał kogoś innego, niż mieliście do tej pory okazję mnie poznać. No to od tego zacznę. Ile w twoich filmach jest grania pod kliki, wyświetlenia, a ile ciebie? No, jeśli chodzi o... Ale ty prowokujesz od samego początku. Miałem inne pytanie na start, ale sam nie... Paweł, mnie nie oglądają miliony. Dobrze jest, cieszę się bardzo. Jak 50-60 tysięcy obejrzy mój program pod nazwą Hadaj, nic nie gadaj, także... Podklikanie nie za wiele robię, po prostu są takie momenty, w których troszeczkę gram, są takie momenty, w których więcej gram, a ponieważ przyjąłem na początku, jak ten program z Adamem Zoszakiem, bo to pomysł Adama Zoszaka, ja nie wierzyłem, że ktokolwiek ten program będzie oglądał, może 10 osób, może 50, skoro wszedłem w taką konwencję właśnie takiego niezrównoważonego emocjonalnie starszego człowieka interesującego się piłką nożną, a szczególnie Legią, no to już w tym tkwię. Teraz jak czytam czasami komentarze po tam na dole, nie wiem jak to nazwać, pod filmikiem. Komentarze. Nazwałem to komentarze i nie wiem jak to nazwać. To wiem, że tam jest trochę żartów, trochę drwiny, trochę sarkazmu, trochę humoru. No, a najbardziej mnie cieszy to, jak ktoś pisze w komentarzu, że spokój Wojciecha Hadaja jest taki, czy taki, czy taki. Ja żartuję i ten ktoś żartuje. Natomiast są takie momenty, szczególnie jeśli chodzi o Legię, która była, jest i będzie, bez względu na wszystko, klubem, któremu zawsze kibicowałem i kibicować będę, że jestem zdenerwowany. Jestem. Ale czy aż tak, jak to pokazuje w tych filmikach, to możemy dyskutować, jeżeli mamy z 3-4 godziny czasu, a raczej nie mamy. Czy czujesz to, że na przykład jak Legia dostała 0-3 po Molde, widziałeś, jak się poniósł filmik Wojtka Kowalczyka, to czułeś, że ludzie chcą, żebyś krzyknął i wtedy grasz. A to jest gra? Czy rzeczywiście jesteś wkurzony? Ja jestem rzeczywiście wkurzony. No nie jest tak, że mi to, że obojętny. Nie. Tylko, że jeżeli mogę użyć teraz porównania procentowego. Ja pokazuję wkurzenie 200-procentowe, drąc tamtą mordę i takie tamte różne, co wy robicie, jak wygracie, to takie. Ja pokazuję 200-procentowe prosiłeś, żeby nie przeklinać, chciałem powiedzieć wkurwienie, ale powiem wnerwienie.
a tak naprawdę to jestem na jakieś 80% wnerwiony. A zapytaj, dlaczego nie na 100? A dlaczego nie na 100? Dlatego nie na 100, że cała moja fascynacja piłką to nie jest już to, co kiedyś. Ja to też wielokrotnie mówię. Ja się teraz piłką nożną prawie wcale nie interesuję. Prawie. Czyli tak, interesuję się Legią, interesuję się co ważniejszymi meczami reprezentacji, interesuję się jakimiś tam wydarzeniami dotyczącymi Roberta Lewandowskiego, bo to jakby nie patrzeć, no wyjątkowy piłkarz w historii polskiej piłki. Natomiast nie interesuje się Koroną Kielce, nie interesuje się Wartą Poznań, nie interesuje się, to znaczy interesuje się, ale właściwie to jest na poziomie mikroskopijnym, Legią cały czas i porażki Legii, fatalna gra Legii, denerwuje mnie, ale to co powiedziałem, mogę to jeszcze powtórzyć, pokazuje... Nie aż tak jak pokazuje. Tak. Ale nie w ogóle, pokazuje bardziej, chcę być wyrazisty i to, co powiedziałem chwilę temu, skoro przyjąłem taki styl, skoro wszedłem w taką konwencję, no to w niej tkwię. A jest tak, że jak Legia przegrywa, to jesteś wkurzony, ale z tyłu głowy masz, aha, to ja teraz nagram filmik i będę miał więcej wyświetleń. Bo twój pik, że tak powiem, na YouTubie był wtedy, kiedy był ten fatalny sezon za Michniewicza, Gołębiewskiego i tak dalej. Tam kręciłeś bardzo dobre liczby. No i teraz też masz dobre liczby, bo Legia jest jaka jest. Mhm. I zastanawiam się, czy masz to z tyłu głowy. 0-3 z Molde, myślisz, ale? W takim momencie, o jaki pytasz, że 0-3 z Molde, jest kompromitacja, to mam, jest takie określenie, tak zwane mieszane uczucia. Te moje mieszane uczucia polegają na tym, że moje zdenerwowanie po porażce jest duże, czy bardzo duże. Natomiast skoro moją pracą również jest nagrywanie tych filmików, to za jakiś tam czas pojawia się myśl, no tak, tu fatalnie, tu dali ciała, tu się skompromitowali. Ale to się dobrze obejrzy. I wiesz, na jakiej zasadzie to działa? Wiesz, bo ty jesteś mądry chłopak, też udajesz takiego głupiego jak ja. Znaczy, udajesz kogoś innego. Dobra wiadomość to żadna wiadomość. Lub drugie takie określenie, dosyć często stosowane. Jaka to jest wiadomość, że pies ugryzł człowieka? Wiadomością jest to, że człowiek ugryzł psa. To zależy, tak. No właśnie, Paweł... Ja się z tobą nie zgodzę. Te programy, kiedy szło nam dobrze w piłce nożnej, też się oglądały. Mówisz o moich programach, czy mówisz o jakich? No, ogólnie programach no, o piłce nożnej. Jak wygrywała Polska ze Szwecją baraże, no to przecież nie było tak, ale nikt tego nie oglądał. Paweł, najprawdopodobniej zdecydowana większość ludzi czeka na to, żeby Polska wygrała, żeby polskie kluby się nie kompromitowały w Europie, w rozgrywkach europejskich. Natomiast no tak jakoś to jest chyba skonstruowane. I tu znów muszę po raz chyba trzeci w tej rozmowie powiedzieć, skoro już wszedłem w taki nurt, to nim kroczę, że co teraz ten Hadaj powie o Legii? Co teraz ten Hadaj powie o reprezentacji? Jak on będzie dar mordę? Poglądajmy i uwaga, ja w pewnym sensie, ja zdaję sobie z tego sprawę, poglądajmy nie dla merytorycznej oceny, bo tam jej nie ma, pooglądajmy dla emocji. Merytoryka mnie nie interesuje, nudzi mnie, nie ma dla mnie znaczenia, kto na którym wahadle, do kogo po diagonalnym podaniu coś tam zrobił, koronka, sronka, kompaktowe ustawienie, nuda, zżygałbym się, jakbym tego miał się, nie wiem, jakoś zagłębiać. Natomiast są fachowcy, weszło w telewizjach różnych od merytoryki, którzy rozpisują kroki, ustawienie nogi, ułożenie kolana, pośladka, spojrzenia, ramienia, biodra. Nuda dla mnie. Ja jestem osobą, która wyraża emocje i myślę, że nie tylko swoje, ale
bardzo dużej grupy ludzi, którzy emocjonalnie, nie merytorycznie podchodzą do piłki nożnej, bo dla mnie piłka nożna nie jest żadną matematyką, nie jest żadną fizyką, nie jest czymś bardzo poważnym, tylko jest rozrywką, niestety w wykonaniu polskich piłkarzy, polskich drużyn, daj mi skończyć, na miernym poziomie. Traktuję swoje programy nie jako mówienie ludziom, co można było zrobić, bo od tego jest na przykład, i nie drwię, szacun pełen, Mateusz Rokuszewski, od tego są eksperci piłkarscy, Robert Podoliński, od tego jest Marcin Żewłakow, od tego są komentatorzy, którzy komentują mecze. Ja pokazuję swoje emocje i myślę, że tak jak ja, nigdy tego nie badałem, nie sprawdzałem i nigdy tego nie będę robił. Podobnie emocjonalnie reaguje mnóstwo ludzi i oni widzą bardzo możliwe we mnie siebie i mi to pasuje. A nie masz wrażenia, że po porażkach Legii ciągle kręcisz ten sam program? W sensie, tak. Używasz tych samych argumentów, zmieniają się tylko nazwiska. Tak, dokładnie. No, dokładnie tak jest, tylko albo częściej używam nazwiska Iksińskiego albo Kowalskiego, natomiast albo jakiegoś tam Nowaka, już nieważne jakie to konkretnie nazwiska, natomiast nie zmienia się jedno. Po każdej żenadzie Legii, po każdej, jakiś czas o tym nie mówiłem, ale cały czas o tym pamiętam. Myślę, że jednym ze współwinowajców, raz bardziej, raz mniej, jest Dariusz Mioduski. No, 10 minut chyba wytrzymałeś. No. A w tych programach jesteś populistą? Pytałem cię przed programem, co znaczy słowo populizm, ale jestem dumny, że wiedziałem, co znaczy, czyli że chcę się przypodobać innym. Tak, że wiesz, w jakie tony uderzyć, żeby przeciętny odbiorca internetowych programów o piłce nożnej powiedział, dobrze mówi. Jeżeli tak zdefiniujemy na potrzebę twojego pytania populizm, to tak. Wiem, co sam odczuwam i to, co powiedziałem chwilę temu. Myślę, że tysiące ludzi myślą podobnie. Nie rozkładają meczu taktycznie, merytorycznie, tylko emocjonalnie i ja do nich mówię. Ja mówię, słuchajcie, nie jesteście sami, mnie też denerwuje to, co widziałem, was denerwuje, mnie denerwuje, jesteśmy jedną wielką zdenerwowaną rodziną. No tak, i to jest... No tak, no i o co ci jeszcze chodzi? Czyli przyznajesz się, że jesteś populistą. W pewnym stopniu tak, ale ja nie udaję, żeby się przypodobać. Ja po prostu jestem zdenerwowany. A że to można podciągnąć pod populizm, no to podciągnąłeś, manipulatorze. To znaczy, ja się zastanawiam, czy nie wrzucasz czasem tych wszystkich piłkarzy do jednego wora i też nie powtarzasz tych argumentów, o których mówiłem przed chwilą, nieustannie co program, czyli drogie torebki, drogie tam ubrania. Nie, drogie torebki to tam co dziesiąty program, drogie ubrania co dziesiąty, kosmiczne zarobki też. Ale czy naprawdę wierzysz, że gdyby piłkarz Legii Warszawa jeździł do pracy Toyotą, a nie Mercedesem, to by lepiej grał? Nie, to nie ma w ogóle żadnego związku, natomiast w dobrą stronę widzę, że zaczynasz prowadzić rozmowę, bo na czym polega nie twój, nie tych, którzy oglądają, tylko mój problem, ale to tam problemik raczej. Od lat nie mogę pojąć, jak za tak beznadziejne wykonywanie pracy, bo granie w piłkę odpowiedniego poziomu to jest praca przecież, wiemy to, nie? Nawet w czwartej lidze już piłkarze mają płacone, To jest praca. Nie mogę pojąć, może ty mi wytłumaczysz, jako człowiek z innego pokolenia, z inną hierarchią, górnolotnie mówiąc, wartości. Jak za tak beznadziejną pracę, jaką wykonują w większości piłkarze, skupmy się na polskich, można tak zarabiać, żeby było stać na takie samochody, na takie to, na takie tamto, na takie dziesiąte, piętnaste, dwudzieste, no już
Odpowiedź jest bardzo prosta, no. Ponieważ taka jest... Taki pojebany jest świat. Nie, no. Ponieważ tyle pieniędzy idzie do klubów z zewnątrz. Czy to chodzi o bilety, czy to chodzi o transmisję, ale niech sobie czy to chodzi ale o sponsorów. No dobra, ale jak Paweł, ale niech sobie idą te pieniądze do klubu. Jeżeli ja jestem pokraką, przenośni pokraką, to dlaczego pokraka ma zarabiać tak kosmiczne pieniądze, żeby pokrakę było stać na rzeczy, na których nie stać profesorów, ludzi nauki, ludzi, którzy ktoś wymyślili, ludzi, którzy wykonują nieporównywalnie pożyteczniejszą pracę na rzecz innych niż piłkarze. Jak to jest skonstruowane? Tak, tak, tak. Ale przecież to nie są moje pieniądze, ale co cię to obchodzi? Zostaw sprawę. Skoro ktoś chce płacić, to niech płaci. Tak jest, tak jest. Ale to dalej nie zmienia faktu, że mnie to denerwuje i nie rozumiem, jak gość, który ma 10 milionów złotych, nie może ich wydać na, no populistyczne to będzie, na wyposażenie oddziału w szpitalu, tylko wpakuje w takie towarzystwo jak piłkarze. No nie moje pieniądze, nic mi do tego, on może je podrzeć. Ty jesteś twórcą określenia spalić w piecu, spalić w piecu. Ja? Nie jestem. Nie, jak to? A kto? Ja? Ktoś z weszło. Spalić w piecu, to przepalenie na pewno, w piecu. To na pewno nie ja. To nawet nie wiem, czy ktoś z weszło. No to ktoś, kto to wymyślił. Po prostu wydaje mi się, że to rozumiesz, tylko na potrzeby swojej też kreacji nie chcesz się do tego przyznać, że no jednak łatwiej, nie wiem, zareklamować się sponsorom i tak dalej, na stadionie, gdzie przychodzą ludzie, niż w szpitalu. Ale Paweł, ja to wszystko rozumiem. I nie mówię o tym, że do klubu wpływają kosmiczne pieniądze od sponsorów, od telewizji, od takiej firmy starakiej, owakiej. I co ten klub miałby z nimi zrobić? Jak ten klub, piłkarzom? Ten klub na przykład zamiast tak kosmiczne przeznaczać pieniądze na wynagrodzenie piłkarzy, mógłby przeznaczyć te kosmiczne pieniądze, które do tego klubu wpadają, na przykład na szeroko rozumiane, bo zaraz będziesz mnie dopytywał, a co to znaczy wychowanie, a co to znaczy na wychowanie poprzez sport i wsparcie na przykład dzieci z biedniejszych środowisk. Zamiast płacić piłkarzowi Hadajowi 150 czy 200 tysięcy miesięcznie, skoro tyle pieniędzy jest w klubie XYZ, to płaci piłkarzowi Hadajowi, który jest Stevie Wonderem polskiej piłki, stówę, dalej kosmos, a 50 czy 100 przeznacza na jakiś fundusz piłkarstwa młodzieżowego, dzieci z zaniedbanych rodzin. No to piłkarz Hadaj zmieni ligę albo zmieni klub. Tak. No właśnie wiedziałem, że to w tą stronę pójdzie. To musi być, to jest podobno zakaz zmowa. Zmowa prezesowska, zmowa klubowa, że nie wolno. W lidze takiej zapłacić piłkarzowi więcej niż tyle, w lidze wyższej tyle, w lidze wyższej tyle i to muszą być normalne, rozsądne. Cały świat się musiałby zmienić. Tak, Paweł, ale piona, wreszcie mnie rozumiesz. Ale to nie ma... Ale to jest niemożliwe, tak, jasne. I dlatego w takiej utopii żyję i ta utopia powoduje, że jestem ciągle, jak się o tym rozmawia, sfrustrowany, zdenerwowany, ale oczywiście, no, ale co? Przecież to nie twoje pieniądze. Wiesz, jakie ja mam sytuacje w miejscu obecnej pracy? Wiesz, jakie, czy nie? Powiedzieć, czy nie? Ale nie powiem, nie, bo stracę robotę. Nie powiem. Nie powiem! A nie wiem, o co ci chodzi. A, no. Więc nie, no to dobrze, to jeszcze wiem, lepiej, że nie wiem, czy drążyć. Nie. Nie, jeszcze 2 lata nie. Czyli mówisz, stówę powinni zarabiać nie więcej. Nie, to w ogóle przesadziłem, tylko że to tak na wyobraźnię ta stuwa działa. Dobra, ile piłkarz ekstraklasy powinien zarabiać twoim zdaniem? Moim zdaniem piłkarz ekstraklasy w bardzo dobrym klubie, w którym tych pieniędzy, jak powiedziałeś, jest nie wiadomo ile, znaczy w tym sensie, że bardzo dużo, powinien, uwaga, powinien zarabiać maks, ponieważ nie robi nic ważnego, nic pożytecznego, tak, nic pożytecznego piłkarze nie robią, maksymalnie w bogatym klubie, typu Legia, Lech, dawaj. Raków, dawaj, bo ty się orientujesz. Piast jest całkiem bogaty. Lech mówiłem, Piast,
dycha, max, maksymalnie 10 tysięcy, ale dziennie czy miesięcznie? Ale daj skończyć, ale nie przerywaj mi, bo zgubię wątek. Reszta leży na boisku. Reszta leży na boisku. Jeżeli klub typu Legia, Raków, no i tam nie wiem kto jeszcze, ma mnóstwo pieniędzy, to pieniądze leżą na boisku. Jest takie powiedzenie, znasz je na pewno, bo nie jesteś w piłce merytorycznie od dziś, tylko od dłuższego czasu, podnieś z murawy. A wiesz, co mnie denerwuje? Że za byle jakość, tak kosmicznie zarabiają. Dziwisz się? 10 tysięcy. No to daj takiemu gościowi, który tu gdzieś idzie, tam gdzieś poszedł, jedzie autobusem, tramwajem, tu na Służewcu 10 tysięcy miesięcznie. Ale sam mówisz, że to jest utopia. Ale daj skończyć. 10 tysięcy, 10, zapytałeś, to odpowiadam. W klubie ekstraklasy dobrze, znaczy bogatym 10 tysięcy i na przykład premia za mecz. Premia za mecz, jakaś. No i teraz ja powiem 100 tysięcy, to ty powiesz, o za mało, 200 i tak się możemy licytować. Jakaś bardzo duża premia za mecz do podziału na drużynę. I to by spowodowało, że w każdym meczu, albo ja jestem dalej naiwny, dalej jestem idiotą i w ogóle nie wiem co mówię, w każdym razie mam nadzieję, że to by spowodowało, taki system płacenia spowodowałby, że w każdym meczu piłkarz mając 10 tysięcy pensji może dostać drugie 10 za mecz i za kolejny drugie 10 i tak na przykład dojść, na przykład, no znów zaraz powiesz, ale to ile meczów by musiało być, zaraz zaczniesz te w szczegóły wchodzić, na przykład 100 tysięcy zarobić, nie? Jeżeli są puchary, jeżeli jest liga. I wtedy wiesz, co by jeszcze moim zdaniem to spowodowało, że w każdym meczu by się bardzo starał. Skonstruowanie kontraktów tak, że ty, Paweł Paczul, zawodnik Legii Warszawa, masz zaistnienie, za podpisanie kontraktu rok czy dwa temu 100 tysięcy miesięcznie, to ty możesz z różnych powodów, uciekać w kontuzję, udawać, że bardzo się starałeś, a nie wyszło, udawać przed kibicami pożenującej porażce, że przeżywasz, och jak cierpisz, a tu masz. No to w dupie, przecież przegrałem i tak mam 100 miesięcznie. A jakbyś przegrał wszystkie mecze w miesiącu, masz 10, a byś wygrał, masz 100. Jest o co walczyć, jest motywacja, o tym mówię, Paweł. Ale to jest, dobrze wiesz, że to jest utopia, na którą musiałby się zgodzić cały świat. Dobrze wiem, że to jest utopia i wiedząc, że, znaczy nie wiedziałem, ale czułem, że będziesz mnie pytał o takie różne sytuacje, przyszedłem do tego programu, bo ja chcę to wykrzyczeć, ja chcę to wypowiedzieć, wiem, że to jest utopia. A posłuchaj, z grubej rury, ale z grubej rury, nie? Mhm. Złap się krzesła, żebyś nie spadł. A nie było utopią kiedyś, ale złap się, bo naprawdę, a nie było utopią to, że Związek Radziecki się rozpierdoli? Nie było? A to, że Niemcy się połączą, nie było utopią? A to, że Polak będzie papieżem, nie było kiedyś utopią? A to, że na przykład Robert Lewandowski, kiedyś, nie było utopią, że jakikolwiek polski piłkarz zagra w Barcelonie albo w Bayernie Monachium? To wiele lat temu, kiedy ty byłeś albo maluchem, albo cię nie było na świecie, wszystko, to było utopią. Wszystko, co powiedziałeś, uważam za bardziej prawdopodobne niż twój plan na futbol globalny. Ale to ja sam tego planu nie wprowadzę w życie. Nie mam takich możliwości. Poza tym teraz, jak obejrzą ludzie ten program, powiedział kompletnie goś odleciał. Ale co i argument... Co cię to obchodzi, to nie są twoje pieniądze, to wiesz, że ja na co dzień to słyszę, tu gdzie pracuję? To akurat jest błędny argument, ponieważ są kluby miejskie. No ale mówimy o klubach takich topowych, gdzie te zarobki są kosmiczne. To są też miejskie kluby? Nie, ale... W miejskim klubie są kosmiczne zarobki, czy są takie w miarę? Oj, wydaje mi się, że w klubach miejskich też... Ale nie tylko z dotacji miejskiej, tylko miasto, sponsorzy, jacyś tam telewizje i to chyba wtedy ta pula pieniędzy pęcznieje, nie? Gdyby klub był tylko miejski... Nie, no myślę, że ten pan ze Służewca, to co tam stoi na pętli od tramwaju, to by się zamienił na pensję z piłkarzem z klubu miejskiego, ale to ze Śląska, Wrocław na przykład. Ale to na pewno. Tak, to w tym sensie się zgadzam, że każdy piłkarz w pierwszej lidze w ekstraklasie, może nawet i w drugiej czasami, a może i w trzeciej,
zarabia lepiej niż przeciętny obywatel. A co, bo pewnie też się spotykasz z takimi komentarzami pod swoimi filmami, że kieruje tobą zazdrość. Tak, tak, spotykam się. No bzdura, no jaka zazdrość, no jaka zazdrość. Ja bardziej, no ale jak ktoś się uprze, że kieruje mną zazdrość, no to ja jak go przekonam? No, mną kieruje do dyskusji, bo już się znam, że zaraz będziesz dyskutował o tym, zdroworozsądkowe podejście do sprawy. I kolejny raz, bo muszę pamiętać, że już to mówiłem, żeby tu ktoś nie zarzucił, ale się powtarza, bo internet potrafi być nieprawdopodobnie szyderczy, co wiesz. Nie mogę pojąć, że za tak mało ważną pracę, Paweł, nie mogę pojąć, że za tak mało ważną, za tak mało odpowiedzialną, za tak mało potrzebną pracę, jak gra w piłkę, zarobki świadczą o tym, że bez tej pracy świat by nie istniał. Ale nikt nie bronił ci zostać piłkarzem. Ale nikt mi nie bronił zostać piłkarzem, oczywiście, tobie też. No ale co to zmienia? Co to zmienia? Ja jakbym był piłkarzem, to być może, gdybym grał w piłkę, bym nigdy nie mówił, Jezu, jakie to chore zarobki, jakie to jest w ogóle wszystko nienormalne. Ale wiesz jak jest? Mam kilku piłkarzy, kolegów, znajomych, którzy już nie grają w piłkę. Wiesz, co oni mówią? No kurwa, te zarobki to są niemożliwe w tej piłce. To są niemożliwe, a jak sami grali, to nie mówili tak. Widzisz? Punkt widzenia zmienia się... Stąd pytanie o zazdrość. Nie nazwałbym tego zazdrością. Ale chyba wolałbyś mieć pensję Jędrzejczyka, powiedz. No i nie uwierzysz, bo nikt w to nie uwierzy, kto mnie pobieżnie zna. Pobieżnie. Mhm. Nie wiem, czy bym się z tym czuł dobrze. Nie wiem. Wiedząc, że wykonuję tak mało ważną robotę i często, już zostawmy Artura Jędrzejczyka, bo akurat go znam, głupio tak mówić. Uogólnijmy to na piłkarzy. Nie wiem, czy bym się z tym dobrze czuł, wiedząc, będąc świadomy tego, że wykonuje tak mało ważną robotę za tak kosmiczne pieniądze, ale teraz mnie zapytasz, ale to byś poszedł do prezesa, żeby ci obciął? Prawdopodobnie grając w piłkę bym nie poszedł. Natomiast nigdy w piłkę nie grałem i mam dystans do tego. Czyli można ładnie powiedzieć, że nie jesteś populistą, tylko idealistą. Paweł, no Jezu, jaki ty jesteś piona. Jak ty jesteś zajebiście... Chciałem coś miłego, wiesz. Ale tak, ale wiesz, że to tak można powiedzieć. Ktoś, kto chciałby... Ale wiesz, że to się nigdy nie wydarzy. Paweł, ktoś, kto chciałby mnie... Próbowałby, bo ponieważ ja mam tyle lat, ile mam, w życiu niejedno widziałem, niejeden zawód przeszedłem, niejeden człowiek mnie okłamał i tak dalej, to nie jest łatwo mnie urazić. Poza tym urazić mnie może ktoś na opinii, kogo mi zależy. Natomiast no jakie to osoby? Nie ma takich osób wielu, ale jeżeli ktoś by chciał powiedzieć populista, nie słuchajcie go, pojebany gość, no przecież on opowiada takie herezje, no to tak może powiedzieć, ja nic z tym nie zrobię. Natomiast idealnie, Paweł, od dziś będę uważał się za idealistę, ale ci, co chcą nazywać mnie p***nym w dodatku populistą, niech to robią, ich wola. Tak, idealny świat dla mnie to taki, w którym ludzie wykonujący niesamowicie ważne zawody, do takich nie należą sportowcy. I to nie tylko piłkarze, sportowcy. Nie powinni tak zarabiać, jak zarabiają, natomiast ci, którzy coś wymyślają, z których pomysłów, z których pracy korzystają miliony ludzi, powinni zarabiać dobrze. I powiem ci jeszcze jedno, bo tak się czepnąłem piłkarzy, ale powiem ci jeszcze jedno. I nie interesuje mnie, co teraz sobie pomyślą o mnie fani Igi Świątek. No kurwa, żeby za przebijanie piłeczki przez siatkę, nawet najlepiej na świecie, mieć
mieć za jeden turniej tyle, że ja 60 lat musiałem żyć, żeby to zarobić, no to jest kurwa normalne, czy to jest nawet najlepiej na świecie? Właśnie, chcę się odnieść, bo uważam, że też trochę tych sportowców deprecjonujesz i wrzucasz do jednego worka, bo oczywiście jest masa parodystów, nie wiem, no Marcin Najman na przykład. Natomiast... Ale jaki sportowiec? Marcin Najman, sportowiec? No, pewnie się tak określa i pewnie zarabia dużo. Natomiast uważam, że po pierwsze, nawet taki piłkarz ekstraklasy, żeby znaleźć się w ekstraklasie, musiał pokonać setki. Ale jesteś populistą, wiesz, nie. Ile razy ja to słyszałem, że wiesz, co on musiał przejść, żeby być tam, gdzie jest, daj mi dokończyć. A profesor medycyny, to co, nie musiał przejść drogi, żeby być profesorem medycyny i leczyć ludzi? Daj mi dokończyć. Populistą jesteś, Paweł, nie wkurwaj, bo... Daj mi dokończyć. Uważam, że to nie jest tak, że piłkarz się urodził i dostał piłkę i już tym piłkarzem był, tylko jednak coś swojego musiał powiedzieć. Tak, ależ oczywiście i za to powinien zarabiać w dobrym klubie, bardzo dobrym klubie ekstraklasy nie 1000, tylko 10. I reszta leży na boisku. Tak, Paweł, no kurczę, no w jedną stronę patrzymy. Tak, Paweł, tak, tak. Przecież żeby zostać dobrym piłkarzem, nawet w Polsce, czyli no w skali światowej żadnym piłkarzem, to on musiał włożyć w to wysiłek. Tak. No ale jaki kurde wysiłek jest geniusza naukowego i jaki wysiłek jest piłkarza? Jaki? I geniusz naukowy, ja już to gdzieś kiedyś powiedziałem. Użyłem takiego przykładu z lekarzem neurologiem. Lekarz neurolog, chirurg neurolog robi operację na mózgu, nie? Mhm. 0,5 milimetra w lewo, człowieka nie ma. Piłkarz zabili 30 metrów obok słupka, rozłoży rączki i powie, Ja chciałem, no przecież ja chciałem. I lekarz, chirurg, neurolog na przykład 50-60 tysięcy miesięcznie, no bo nie 1000, 2, 3. No właśnie myślałem, że... A piłkarz strzela Panu Bogu w okno i 2-3 razy tyle, co chirurg, neurolog. Czy to jest normalne? To nie jest sprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe. Ale świat nie jest sprawiedliwy. Ale to właśnie idealiści dążą do tego, żeby świat był sprawiedliwy. Prędzej czy później to się stanie, tylko ja już o tym się nie dowiem. Nigdy się nie stanie. Mhm. Nigdy jak byś tak gadał. Nie. Jak już byś się do mnie dołączył, to już byłoby nas dwóch. To dość mało. No i twoi widzowie, tak? No ale to niektórzy widzowie to mają bekę, czy jak to się tam mówi oglądając, wiedzą, że ja przecież wypowiadając niektóre zdania sam w nie średnio wierzę, a niektórzy po prostu oglądają, bo ja jestem takim zaworem ich emocjonalnego bezpieczeństwa. Ja tam tu i oni oglądając mecze na pewno też podobnie jak ja przeżywają. Ja nie kieruję swoich programów Hadaj nic nie gadaj do jakichś filozofów piłkarskich, jakichś mędrców piłkarskich, jakichś miłośników taktyki albo miłośników ustawienia. Takiego, srakiego. To ustawienie to gówno wszystko jak sędzia gwizdnie. Później to już jest po ustawieniu. Później to jest największe ustawienie kupy w gaciach. To jest takie ustawienie. To jest populizm i nieprawda. No tak. Piłkarze, znaczy jeśli są świadomi taktycznie, trzymają się ustawienia. Są świadomi taktycznie w Polsce piłkarze, a tak. No w Rakowie Częstochowa tak. Na przykład. Mhm. Tak. Są świadomi. Jesteś idealistą, ale masz nacechowanie populistyczne, tak bym ci powiedział. No i co z tego? Nic z tego. A czy potrafisz być obiektywny względem Legii? Nie bardzo. To jest klub, któremu zacząłem kibicować mając 8 lat. Mieszkałem na warszawskiej Pradze, jestem z Warszawy i najpiękniejsze lata życia spędziłem na warszawskiej Pradze w okolicach katedry Świętego Floriana. Tam podwórko było wyjątkowe, bo było na podwórku z 60 chłopaków, z tego 58 grało w piłkę, nawet jak nie umiało, to grało, bo inaczej to by byli na marginesie życia podwórkowego. I ja jeszcze nie byłem nigdy na meczu, a już wiedziałem dużo o Dejnie. To były czasy Kazimierza Dejny, Robert Gadocha, legendarna postać, Władysław Grotyński, Desław Cimikiewicz, no ja wymienię skład Legii z lat 70. szybciej niż obecny. A dlaczego do nich nie nawiązujesz, jeśli chodzi o pieniądze? Chyba źle im się też nie żyło. No zawsze, Paweł, zawsze piłkarzom, sportowcom się żyło dobrze. Natomiast
proporcje, czy tam dysproporcje zarobków piłkarzy w latach 70. Ale to ze względu na ustrój panujący w Polsce. I dzisiaj do takiego przeciętnego zarobku, to wtedy piłkarz zarabiał 2, 3, 4 razy więcej, a dziś zarabia 30 razy więcej. Ale to ze względu na ustrój. No, ale być może ze względu na coś, zawsze coś jest. Ale no to... Zawsze coś jest ze względu na coś. Natomiast dzisiaj, no dzisiaj te zarobki są moralnie, skandalicznie wysokie. No nie może gość za kopanie piłki, za przebijanie piłki przez siatkę, za wystawianie piłki drugiemu koledze, który ma 2,20 i gwoździa w parkiet, zarabiać w miesiąc tyle, co nauczyciel, żołnierz, strażak w rok czy w dwa. No nie może, no nie może. Paweł, nie chcę do tego wracać, bo już byśmy kręcili w kółko. O coś innego cię zapytałem, o ten obiektywizm. No. Bo ty Dariusza Miodowskiego nie lubisz, nienawidzisz. Tak. Nie, bo ci zamkną kanał, nie? Nie możemy użyć słowa tego drugiego, natomiast nie lubię go, bo zwolnił mnie z Legii po 23 latach pracy i do dzisiaj minęło 6 lat. Nie wiem za co. Mogę oczywiście to zinterpretować w najprostszy możliwy sposób, jeżeli pracodawca wywala z roboty pracownika, to nie za to, że dobrze pracuje, tylko za to, że coś robił raz, drugi, piętnasty źle. I być może, nie gwarantuję i pewnie nigdy tego nie sprawdzę, gdyby w dniu zwolnienia Dariusz Mioduski nie wysłał swoich kundli, tylko przyszedł do mnie, czy mnie wezwał, teraz, miał kogo wzywać, prezes będzie jakiegoś tam Leszcza wzywał. Tylko, że ja byłem w Legii 23 lata, on był 2 sekundy. I powiedział, panie Wojtku, panie Hadaj, rozstajemy się, ponieważ raz, dwa, trzy, 15, 20, 30, a może tylko ponieważ i by coś powiedział, to przynajmniej bym wiedział za co. Do dziś nie wiem za co. Do dziś nie wiem za co. Wezwali mnie na rozmowę wiceprezes i jakiś tam inny przestraszony. Pamiętam nazwiska, ale mniejsza z tym. I mówią, nie widzimy dalszej możliwości współpracy. A dlaczego? O, nie chcielibyśmy o tym rozmawiać. No co jest, kurwa? To zwalniacie człowieka i nie chcecie mu powiedzieć za co? Dobrze byś się z tym czuł, jakby teraz przyszedł twój szef i powiedział, Paweł, siemasz, trzyma się, cześć. Ale szefie, no ale za co? Za co? No chcę wiedzieć, że co, że... No chcę wiedzieć, już tam bez wnikania w szczegóły. Nie chciałbyś wiedzieć za co? Chciałbym wiedzieć. No właśnie, i ja 6 lat minęło i nie wiem za co. No na pewno mu się nie podobała, coś mu się nie podobało w moim zachowaniu, w mojej pracy. No nie ma innego rozwiązania. Podobało mu się i mnie zwolnił? No nie, coś mu się nie podobało i nie wiem co, nie wiem co. Z różnymi znajomymi rozmawiałem, teraz to już właściwie o tym się nie rozmawia. I mówią, słuchaj, ty w taki, a nie inny sposób się zachowujesz. Ty nie boisz się swojego zdania. Ty to czy tamto. Za to może, ale dalej może, ale dalej może. Nie wiem za co, nie wiem, nie wiem, kompletnie nie wiem. A jeszcze miałem taki dysonans poznawczy, bo ja ani z prezesem Leśnodorskim nie byłem żaden tam kolega, jaki tam kolega, z prezesem Mioduskim tym bardziej, tylko że jak przyszedł prezes Mioduski, to była taka zmyłka, że on się zachowywał inaczej, nie mówię, że lepiej, ale inaczej niż prezes Bogusław Leśnodorski, zaglądał po pokojach. Dzień dobry, miłego dnia, co tam u was słychać? Milutki, słodziutki, słodko pierdzący. I nagle mija rok, jak jest już tam jedynym właścicielem. Już wcześniej pozwalniał różnych ludzi, różnych. No i pyk. I wołają mnie. Panie Wojtku, możemy prosić? Ja mówię, co się dzieje? Nie widzimy możliwości dalszej współpracy. No i ja mówię, kurwa, zaraz. Sen, film, ukryta kamera? Zdenerwowany byłem, zacząłem się tam troszkę w środku gotować. Mówię, ale za co? Nie, no mówiłem już to. Nie chcemy o tym rozmawiać.
Za co? Jestem zwolniony, już wiem. Mówi, no to teraz się chociaż zachowam po swojemu, czyli nie będę skulony, tak jak większość tam pracowników była w pewnym momencie zeserana, skulona, do tej pory są obserani i skuleni. Tylko mówię, za co? Nie. Rozmowa z prawniczką, jakieś tam papiery podpisałem. Odprawa, którą też mi troszeczkę usta zamknęli, troszeczkę, no, no jakieś kosmosy, nie, ale mówię, ojej, tak mnie zwalniają, no to coś tam możesz. Ten temat twojego zwolnienia poruszaliśmy w wywiadzie pisanym, pamiętasz? Tak. Ja go zalinkuję, dobrze, że tutaj nawiązałeś do tego, natomiast nie chcę się powtarzać, bo tam też o tym rozmawialiśmy szerzej, macie link w opisie, natomiast pytam cię o ten obiektywizm wobec Legii, bo przy tej twojej antypatii kompletnej do prezesa Legii chciałem się zapytać, czy słysząc takie, a nie inne słowa ministra Nitrasa, które ci puściłem przed programem, byłbyś w stanie bronić prezesa Legii, bo słowa ministra no, są po prostu kłamliwe. No, bronić, określenie bronić w odniesieniu do mnie nie jest najlepsze, natomiast jeżeli jestem idealistą, jak zaznaczyłeś, no i zgadzam się z tym, Paweł. I populistą. Idealistą bardziej. No to, co mówił minister sportu, pan Nitras, no to trzeba po prostu sprostować. Nie, że ja będę bronił prezesa Mioduskiego, natomiast sprostować mogę. Pomylił pan minister wydarzenia na meczu Alkmaar-Legia, bo Alkmaar to drużyna z Holandii, a pan minister mówi o wydarzeniach w Anglii. Pan minister mówi, że prezes Dariusz Mioduski zachowywał się jak kibic, czyli szarpał się z ochroniarzami. No nie szarpał się, a był szarpany. No różnica, nie? Różnica. I tam jeszcze było coś o tym, że dostaje z budżetu państwa pieniądze i jak ktoś dostaje z budżetu państwa pieniądze, żeby godnie reprezentować kraj, to dobrze by było, żeby godnie kraj reprezentował. Ale tu właśnie nie rozumiem, jakie pieniądze z budżetu państwa dostaje Legia i pan Mioduski, skoro z tego, co jest publiczną tajemnicą, on w Legię wkłada swoje pieniądze i je topi. I to bronić prezesa Mioduski, nie, wyjaśniać. Tak jakby ktoś na przykład, gruby przykład i powiedział na przykład, a słyszałem na mieście, że prezes Mioduski to cię uderzył pałką w głowę. Weź to, rozkręć to. No dawaj, powiedział, nie człowieku, no co ty za bzdury gadasz. Nieprawda i jeszcze raz nieprawda. No nie mówiłbym, że tak, o dobry pomysł mi podsunąłeś, bo jak wojna to... Nie, no pan minister sportu pomylił się, gadał głupoty na temat prezesa Mioduskiego. Tak mogę powiedzieć, ale jakieś tam kłopoty prezesa Mioduskiego to nie są moimi kłopotami. Ale minister sportu chyba powinien mieć tak podstawową... No, oczywiście, dlatego czekam na propozycję, że będę kiedyś prezesem Legii. Mi się nie udało. Prezesem KTS-u też mi się nie udało. No to może będę ministrem sportu. Panie premierze Donaldzie, można dzwonić. Ile byś chciał zarabiać jako minister sportu? A ile minister sportu zarabia? 20 tysięcy? Pewnie coś koło tego. Ale powiedzieć ci, ile ja bym uważał, że ja mnie wystarcza do bardzo dobrego życia, a skromnie żyję. Ci, którzy mnie znają, wiedzą z moich opowieści i wiedzą, jak skromnie żyję. Że nie masz lodówki na przykład. Nie mam lodówki, ale to już tam, nie mam lodówki od 30 lat i nie jest mi potrzebna. Natomiast ja jakbym zarabiał, pękniecie ze śmiechu, bo współczesny świat to jest tak skomercjalizowany i tak zmonetaryzowany, żebyście pękli ze śmiechu, no ale pękajcie. Ja gdybym zarabiał 10 tysięcy złotych miesięcznie, specjalnie dodaję złotych, bo Paweł jest tak złośliwy, że powiedział, ale euro, dolarów, funtów, złotych, to bym uznał, że zarabiam bardzo dobrze. Jeżeli minister sportu, nie wiem ile zarabia, ale na przykład zarabia 20 tysięcy, no to jeżeli minister sportu zarabia 20 tysięcy,
no to 20 tysięcy, ale jakby na przykład premier mnie zawołał, ale teraz pierniczymy bzdury, co? Sprowokowałeś mnie. I powiedział, panie Hadaj, widzę w panu mi, jest, już widzę jak oni tam oglądają, mówię, pojebany ten Hadaj, ja pierdolę, jaki on pojebany, jest on pieprzy, jaki Tusk, jaki minister sportu. I powiedział tak, chwilowo kraj ma kłopoty, 15 wystarczy? Panie premierze, wystarczy. Rozumiesz? Rozumiesz? Ale ty nie uwierzysz w to, tak jak ludzie, którzy obejrzą ten program, powiedzą, ale pierdoli głupoty, no przecież jakby mu dali 50 tysięcy, to by nie wziął? To by nie wziął? Bo jest tak, Wojtku, że wiemy o sobie na tyle, na ile nas sprawdzono. No właśnie. I najłatwiej się odrzuca oferty, których się nie których miało. Się nigdy nie dostanie. No właśnie. Których się nigdy nie dostanie. A wracając do tych piłkarzy Legii, których nazywasz często darmozjadami. To wszyscy tacy byli z zagranicy, twoim zdaniem? Trochę ich poznałeś. Nie, no na przykład ja mam bardzo dobre zdanie. Ono, no nie wiem jakie on ma, ale to nie ma znaczenia. Nie będę populistą i nie będę się przypodobywał w tym momencie. Ja mam na przykład bardzo dobre zdanie o Vukoviću. Uważam, że Aleksandar Vukovic z niezliczonej grupy piłkarzy zagranicznych, jacy grają w Legii, był osobą, która najbardziej się utożsamiała z Legią. Najbardziej. Nie mogę tak powiedzieć o Brazylijczykach. Przepraszam. Nie mogę tak powiedzieć o wielu innych przedstawicieli z Bałkanów. Vukovic dla mnie jest wzorem piłkarza zagranicznego, który przesiąknął Legią. Ale jeszcze, Paweł, jeszcze jedna rzecz. Ja to w różnych rozmowach mówię, natomiast teraz jest okazja, żeby się więcej niż 10 osób o tym dowiedziało. Kiedyś piłkarze, a piłkarze Legii w szczególności, byli dla mnie niemalże bogami. Obrazki na ścianie i zamiast do obrazka, znaczy do obrazka z komunii, czy tam Matki Boskiej, modliłem się do nich. Modliłem się do nich. W momencie, kiedy z kilkoma się bardzo dobrze kolegowałem. Ja nie używam słowa przyjaźń, bo nie za bardzo w przyjaźń wierzę, ale bardzo dobrze się kolegowałem. Z dwoma, trzema do dzisiaj jeszcze to jest. Natomiast jak zacząłem ogólnie poznawać piłkarzy w taki sposób, że ich sposób, w taki sposób, że sposób. Sposób myślenia. To, co naprawdę myślą o kibicach. Do czego kibice są niepotrzebni. Dobrze mówię, niepotrzebni. Mówią, że są potrzebni. Jak przez całe lata słyszysz tu zdanie, tu kilka zdań, za kilka dni kolejne zdanie, gest, spojrzenie, jedziemy do szkoły, ja pierdolę znów do tej szkoły, ale po co my do tej szkoły, bo ja do szkół z piłkarzami jeździłem. To ci się zaczyna ten twój świat z klocków pięknie kolorowych ułożonych rozpadać. Wyjmuje ktoś klocek i nie z góry, tylko gdzieś tam ze środka i ta budowla już tak się chwieje. I tak słyszysz to niezliczoną ilość razy i mówisz, ja pierdolę, przecież to w ogóle ludzie nie mają pojęcia, jak to jest naprawdę. Jeżeli idziesz po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny, bo co tydzień mniej więcej jeździliśmy do szkół i mówisz, jedziemy jutro o 12 po treningu, zbiórka przy recepcji, jedziemy i widzisz lub słyszysz, bo raz widziałeś, a raz widziałeś i słyszałeś. Minę, widzisz minę. Zacznijmy od widzenia. No kurwa, znowu muszę tam jechać. Ja pierdolę do tej gawiedzi, kurwa, co ja tam będę musiał godzinę całą, godzinę, kurwa, godzinę spędzić. I tak widzisz i słyszysz to tam mnóstwo razy, to myślisz, kurwa, przecież oni kłamią, że kibiców szanują. Oni kłamią, że grają dla kibiców. Oni mają Ale to znowu wszyscy do jednego worka. Każdy nie jest taki sam. Wiesz kto, uważaj. Wiesz kto bardzo chętnie jeździł zawsze do szkół za moich czasów, bo teraz to w ogóle nie wiem. Iñaki Astiz. Iñaki, jedziemy do szkoły. O której, gdzie zbiórka? Tu i tu. Okej, jestem. Iñaki Astiz. To kolejny przykład, bo Vukovic, Astiz, natomiast byli, nie podam nazwisk, Paweł, naprawdę.
Nie jestem jakoś wystraszony, no ale co, miałbym ci kurwa godzinę nazwiska wymieniać? Idziesz do piłkarza, którego uwielbia stadion, bo ma powody, bo gra dobrze. Wtedy to cały czas... Radowicz. I on mówi... Tak? Ale nie wiem, czy Radowicz, czy Paczul, czy nie wiem kto. I mówisz do niego, jedziemy do szkoły, kurwa, znowu ja, a nie możesz wziąć kogoś innego. Nie, twoja kolej. A pierdolę. Albo już jesteś w szkole. Nie powiem, który. A dlaczego mówisz? A którzy. To powiedz B. Nie powiem, którzy, nie jeden. I jesteś w szkole, tam masz 500 dzieciaków rozkrzyczanych, zakochanych, Legia, kurwa, jak papież by przyjechał, wszystko tam, jakieś ciastka, to tamto. I słyszysz, tu jest czwarte pytanie, czyli spotkanie się właściwie dopiero zaczyna. I słyszysz, ile jeszcze tu będziemy, ile jeszcze? Ja mówię, słuchaj, widzisz, ile jest dzieci? Z godzinę minimum, ja pierdolę. Tak, to bardzo mi miło, że tu przyjechałem. Ojejku, dziękuję, że mnie zaprosiliście. No przecież zaczyna ci się w pewnym, nie od razu, Paweł, nie od razu, ale przychodzi moment, że zaczyna ci się to wszystko rozjeżdżać. I przypominam sobie swoje czasy dziecięco-młodzieżowe, bogowie, rozumiesz? To byli bogowie. Jak był taki słynny mecz, nie pamiętasz, nie masz szans pamiętać, bo jeszcze z 20 lat cię na świecie nie było. Jak sędzia z Krakowa, Aleksander Suchanek, dał Kazimierzowi Dejnie czerwoną kartkę na stadionie, na jakim, chyba to było na Legii, to wtedy powstała piosenka Dejna Kazimierz, nie rusz Kazika, bo zginiesz. Rozumiesz? Takie było moje podejście całymi latami do piłkarzy. Wiesz, jak nie chcę tu uderzać w żadną sentymentalną nutę, bo to tylko piłka, znasz to określenie, to tylko piłka, ale wiesz, jak mi jest momentami smutno, przykro, że mi to przeminęło? Bardzo, to był kawał mojego życia, kawał. To byli, jak już powiedziałem, bogowie, idole, ludzie, o których miałem jak najlepsze zdanie i to trwało latami i latami to wygasało. To nie było tak, że dziś są bogami, idolami, uwielbiam ich i w ogóle bym się za nich dał pokroić, a jutro się obudziłem, już nie. Ten proces, mówię, nie zgadza mi się, ale może miał słabszy dzień. I ja jeszcze długo tak mówię, ale on powiedział taką rzecz, ale to był zdenerwowany. A mógł tak powiedzieć, bo ja ich długo tłumaczyłem. I przyszedł taki moment, że tak jakbym zbroję z siebie zrzucił. Taką zbroję idealnego widzenia piłkarzy i tego świata. No i tak się zachowuję, jak się zachowuję i mówię to, co mówię. Może ty nie jesteś ani idealistą, ani populistą, tylko jesteś po prostu człowiekiem rozżalonym. Jestem, na potrzeby tego programu możesz mnie nazywać jak chcesz, jestem rozżalonym idealisto-populistą. Nie, ja się ciebie pytam, jak ty uważasz. Nie, rozżalonym nie jestem, natomiast jestem już teraz według siebie bardzo zdrowo, rozsądkowo widzącym to towarzystwo. Sportowców, szczególnie piłkarzy. Szczególnie piłkarzy, bo to jest towarzystwo, które najbardziej poznałem. Nie poznałem siatkarzy, nie poznałem bokserów, nie poznałem hokeistów, nie poznałem tenisistów, ale ciekawostka. Opowiadamy sobie o tym czasami z trenerem KTS-u, weszło Piotrem Kobiereckim, nieprawdopodobnie ambitnym trenerem, nieprawdopodobnie, jak na siłowni na Legii, i my to nazywamy, ale to jest gruba przesada, ćwiczyła z nami Iga Świątek. Iga Świątek już wtedy była osobą, tenisistką, o której się mówiło, ma talent. Ale z niej może coś będzie, ale ona będzie znaczyła... Pieniądze chcesz zabrać, widzisz. Ale to nie o tym teraz akurat mówię. I Iga Świątek przychodziła na siłownię na Legię ze swoją trenerką przygotowania fizycznego i ona sobie tam ćwiczyła jakieś tenisowe takie różne, znaczy na siłowni, ale pod tenis, a my tam takie różne swoje tam.
No i to było 2 albo 3 razy. Nawet udało się z nią tam jakieś 3 słowa zamienić. Grzeczna dziewczyna, w ogóle bez żadnego nadęcia. Tyle lat temu teraz. Myślę, że też grzeczna. Ale to nie zmienia faktu, że za przebijanie piłki przez siatkę nawet najlepiej na świecie lub z pierwszej dwójki, trójki, piątki na świecie, za przebijanie piłki i rozegranie na przykład turnieju, na którym są 3 czy 4 mecze, Iga Świątek może 5 lat nic nie robić. Normalne kurwa czy nienormalne? Normalne? Tak, tak, tak. Taki jest świat, taki jest sport, nic z tym nie zrobimy. Tak, 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 tak. Srutututu. Jestem realistą. Tak jest, ja idealistą. Powiedzieliśmy o piłkarzach, a czujesz się... Nie wiem, jakiego słowa użyć. Czuję się zmęczony już tymi swoimi wywodami. Czy czujesz takie jakieś złość sobie, oburzenie, że z trenerem twojego zespołu nie porozmawiasz? Chyba, że mówisz po niemiecku. Mówimy o Kostarunajczu, dobrze odmieniłem? Tak. Nawet nie przyszła mi taka myśl do głowy, ale wiem chyba, do czego zmierzasz, że jest człowiek, mieszka w Polsce tyle lat i się nie nauczył polskiego. Tak. Czyli moim zdaniem, ale myślę, że to moje zdanie, to jest zdanie pewnie milionów ludzi, to też świadczy o tym, że górnolotnie mówiąc, szacunek do kraju, do miejsca pracy jest żaden, chęć, żeby nauczyć się płynnie, bo on coś tam pewnie mówi, coś tam pewnie mówi. Coś tam duka. Duka coś tam, stęka, jęczy. No to też źle świadczy. Jak traktuje miejsce, gdzie jest, jak traktuje miejsce, w którym zarabia kosmiczne i znowu kosmiczne pieniądze. No i tak, no to jest przedziwna historia. Tak jak teraz to się troszeczkę mniej o tym mówi, ale był taki czas, że się często, bardzo często mówiło Polak lub obcokrajowiec, który jedzie do Anglii, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii, musi być 2 razy lepszy niż zawodnik, który stamtąd pochodzi. A mam wrażenie, że w Polsce w ogóle się tak do tego nie podchodzi, że byle jaki odrzut, wyżyk europejskiej piłki uchodzi w Polsce za nie wiadomo jakiego piłkarza. Może się to wiązać z tym, że poziom naszych piłkarzy jest naprawdę tragiczny. Albo może się to wiązać z tym, że wszystkim, jak chcesz to dopytuj, wszystkim się opłaca pieprzyć, że ten piłkarz, nieważne, z trzeciej ligi hiszpańskiej, portugalskiej, francuskiej, greckiej, tureckiej, arabskiej, srackiej, jakiejś tam, jest zajebisty, bo to podbija jego pensję. A jak podbija jego kontrakt, no to podbija też tym wszystkim, którzy do tego się przyczynili. Nie? A czasem mówisz takie rzeczy, które są, że tak powiem, kontrowersyjne, ale unikasz nazwisk. Paweł, musiałbym wymienić mnóstwo nazwisk. Mnóstwo. Ale mamy czas. Mnóstwo. Nie znosili jeździć do szkół, pomimo tego, że jak już pojechali, to... Brazylijczycy. Brazylijczycy. Jest takie określenie. Ale ty byłeś w Legii 23 lata, no są byli różni Brazylijczycy. Brazylijczycy. Wystarczy? Jeśli ktoś by się nazywał Jan Brazylijczyk, to by mi wystarczyło. No nie wiem, to był Roger, był Edson, był ten zaciąg z Fluminense, czy tam skądś. No ja, i co? Ja zawsze, no nie, i co? Ja, nie, bo ja ci powiem tak, ja zawsze stoję za tym, że jak ktoś mówi takie rzeczy kontrowersyjne, to zawsze mierzam w swoich wywiadach do tego, żeby po A powiedział B, bo nie lubię takich wrzutek. No to było A, jest Brazylijczycy. No to niech będzie C i to koło to nie. Niektórzy piłkarze z Bałkanu. Okej. Okay. Bałkany to i Serbia, i Chorwacja, i Macedonia, i Czarnogóra, nie? Różni byli w Legii. I jeszcze mi powiedz, że bruneci w średnim wieku. A chciałbyś wiedzieć, chciałbyś się dowiedzieć, kto chętnie jeździł do szkół? To mi powiedziałeś, że Asti. Ale tu cię zaskoczę. Młodzi piłkarze. Jeszcze byli spragnieni tego takiego gwiazda, piłkarz. Tylko, że jak młodzi piłkarze już wchodzili do drużyny i tak już w niej tam zostawali,
i na przykład czwarty raz wypadało, żeby jechali, to już tak im się średnio podobało. Średnio. Ogólnie z takich różnych swoich spostrzeżeń na przestrzeni lat. Cały czas jest ważne to, że na przestrzeni lat, że to się nie wydarzyło ani w noc, ani w tydzień, ani w miesiąc. To trwało. Piłkarzom kibice są do niczego potrzebni. Kompletnie. Kompletnie. Rozumiesz? I jak piłkarze podchodzą pod żyletę, czy podchodzą pod jakąś inną trybunę na jakimś tam innym słynnym polskim stadionie, to wiesz, znaczy po wygranym meczu, no to ta... A po przegranym, wiesz co robią? Jak idą, mówią, kurwa, co oni chcą? Odpierdolcie się, jak tacy jesteście mądrzy, to sami tu wyjdźcie. Wiem, co mówię, słuchaj, tyle lat się temu przyglądałem i słuchałem. Idą pod... No nie będę tu szedł, bo tam zabraknie mi, tu się z panem za kamerą zderzę. Idą, kurwa, co oni od nas... Ja pierdolę, spierdolę. I stoją i tam na przykład Legia grać, kurwa mać! Co wy robicie, wy naszą Legię hańbicie, ale to można przełożyć na te inne kluby, bo tak o Legii, no bo Legii. Idą obcokrajowcy, w ogóle nic nie rozumieją, tylko słyszą, może znają te słowa tam takie na K, na H, to być może mówią, o kurwa, jak oni takich słów używają, to coś jest nie tak, ale ogólnie to stoją, minki, a w myślach, kurwa, do szatni, bo się przeziębi, ja p***ole spocony jestem. Ale no nie pójdą, bo to wtedy no za dużo, że tak powiem, wizerunkowo ryzykują, żeby już tam miały się jakieś... A w swojej... opisywałeś to też po części w swojej książce. Na ile gryzłeś się w język? Czego nie... Jak wiele rzeczy nie powiedziałeś? Słuchaj, no ja napisałem książkę, która w finale, czyli to, co się ukazało w księgarniach, miała 288 stron, natomiast mój wydawca z przyczyn, które uznał za niebezpieczne, wyrzucił 60 stron. I na tych 60 stronach były różne opisane wydarzenia i ogólnie dobrze, że mi przypomniałeś, ja zadzwonię do niego, nie jesteśmy w jakichś tam zażyłych kontaktach przyjacielskich, ale może by wznowił, bo wiele osób mnie pyta o tą książkę. Nie? Ona już jest trochę zdezaktualizowana, natomiast może chociaż... półtora tysiąca jeszcze by dodrukował, sprawdzę to. Słuchaj, i 60 stron wypadło, różnych. O sukcesach piłkarskich, o wizytach w różnych miejscach, gdzie piłkarze, szczególnie mający żony, nie powinni chodzić. O różnych ludziach, którzy w klubie byli. Ludziach, nie tam żadnych prezesach, tylko pracownikach, którzy na przykład przychodzili do klubu, wsadzali ich po prostu. Jak było ITI, to kilka osób wsadzono, które nie miały zielonego pojęcia, że są w klubie piłkarskim, a nie na przykład w jakiejś tam korporacji niepiłkarskiej. Nie mieli pojęcia i nie wkurwiłbyś się, jak tacy ludzie przyniesieni w teczkach, jest takie powiedzenie, chyba cały czas funkcjonuje, zaczynają tobie wydawać polecenia i ty słyszysz, że oni nie mają pojęcia i ty musisz wykonywać ich polecenia? No nie dostałbyś k***icy? I to opisywałem. Albo była pani dyrektor marketingu, kiedyś była aktorka. No kompletny dramat. Wiesz, jak ona się zachowywała? Ona kochała Legię, ona się obściskiwała, ale bez podtekstów. Z piłkarzami, po meczach, och, jak wspaniale chłopcy graliście. Nie pocałunki, tylko te takie sztuczne dotknięcia policzki, nie? Słuchaj, zwolnili ją z jakiegoś tam powodu, po roku i kawałek, przepracowała tam może z 14 miesięcy. Normalni pracownicy poczuli ulgę, bo ona miała szatańskie pomysły. Tak kochała Legię, tak opowiadała, że kocha Legię, że później minuty już nie była na żadnym meczu. Żadnym. Jak mnie Mioduski zwolnił, byłem jeszcze na 4, 5, 6 meczach, ale nie chodzę na mecze Legii, ponieważ jak zacząłem chodzić tam na te mecze, ja się fatalnie czułem. Było mi tak smutno, było mi tak niewygodnie, było mi tak beznadziejnie, że mówię, nie będę tu przychodził,
bo wspomnienia są zbyt świeże. Spotykam mnóstwo ludzi, z którymi miałem dobry kontakt, ale spotykam też kilka osób, z którymi się nie lubiliśmy. To było bardzo dla mnie męczące, traumatyczne przeżycie, chodzenie na mecze Legii i wynik tu nie ma, wynik tych meczów nie ma nic. Czekają na ciebie bilety, czy nie jesteś tam mile widziany? Nie no, daj spokój, jakie bilety czekają na mnie, ja w ogóle nawet nie próbuję tam, nie próbuję, oglądam mecze Legii w telewizji, natomiast na meczu nie byłem 5 lat. A wrócisz kiedyś? Wrócę jak mnie tam zaproszą, jak mnie tam, mogę powiedzieć wszystko, jak prezes Mioduski odejdzie, jak prezes Mioduski do mnie zadzwoni i powie, panie Wojtku, zapraszam, zakopmy topór wojenny, no pierdolę teraz przez bzdury, przecież tak się nie wydarzy, nie? Ale no skoro tak chcesz, żebym ci tak odpowiedział. Czyli odpłynę. Po zmianie władzy dopiero wrócisz. Tak, po zmianie władzy, ale to też no przyjdzie teraz na przykład. Znaczy to jest też, nie wiadomo kiedy to nastąpi, czy w ogóle, ale na przykład za rok czy za dwa prezes Dariusz Mioduski sprzeda Legię, nie? Sprzeda. I prezesem zostanie na przykład Tomasz Krawczyk jakiś tam, nie? No to myślisz, że ten Tomasz Krawczyk zadzwoni do Hadaja i powie, panie Wojtku, ja w dzieciństwie chodziłem, nie, ale ja rozumiesz, próbuję, no gdzie, no próbuję, taki, też jakiś jesteś idealista już. Nie mówię, że ktoś ma do ciebie specjalnie dzwonić, próbuję ustalić, czy twoja miłość do Legii jest mniejsza niż niechęć do prezesa, czy też mniejsza niż twoja duma? Jeżeli zadzwoniłby do mnie jakiś tam... Ale jak się zmieni prezes, to też musi dzwonić, wtedy już nie pójdziesz sam z siebie? A nie, to w ogóle nie biorę tego pod uwagę, bo się nie zmieni przez najbliższe lata. No jakby się miał zmienić, to w tym największym kryzysie by się zmienił, nie? Może coś na zasadzie rozmowy takiej właśnie o żelaznym wilku, że no tak... A nie żal ci tych wszystkich fajnych chwil, których można przeżyć na stadionie Legii, patrząc na... Jednak twoją ukochaną drużynę poprzez jakiś tam żal konflikt? I dlatego nie chodzę. Żal i dlatego nie chodzę. Mówiłem o tym, Paweł, że ja się fatalnie czułem na tych meczach. Tak? A myślałem, że dopiero mówiłeś o tych pierwszych po zwolnieniu. No. Ale czas leczy rany. Powiedz. Ale teraz po pierwsze, albo po drugie, albo po nie wiem które, nie czuję żadnej, a czułem całymi latami. To ma ogromne znaczenie, dlaczego tak ogromne rozczarowanie później przeżywałem. Stopniowo, krok po kroku, ale ogromne rozczarowanie. Ja byłem emocjonalnie związany z piłkarzami. To byli dla mnie niesamowicie ważni ludzie. To był ktoś, za kim no, po prostu bym wszystko bym zrobił i co tylko by chcieli, to bym ich w środku nocy wiózł gdzieś, skoro by się okazało, że nikt ich nie może zawieźć, tylko Wojciech Hadaj swoim starym Peugeotem. I dlatego tak fatalnie to później wszystko przeżywałem. I jeszcze jedna sprawa, z ludzi, z którymi tam pracowałem i było fajnie i były przyjemne różne takie tam, jak to w pracy, towarzyskie wydarzenia, tam już niewiele osób zostało, a poza tym ci, którzy zostali, w momencie, kiedy ja odchodziłem, zachowywali się super. Panie Wojtku, jak to bez pana... Miłe słowa okazały się pustymi słowami. Miesiącami nikt się nie interesował, co u mnie słychać. Miesiącami w ogóle nie istniałem dla nich tam sporadycznie, ale to w momencie, kiedy mnie zwalniano, jak się ta moja grupa dowiedziała, że mnie zwalniają po tylu latach, no to... To jeszcze mi było bardziej trudno, bo widziałem, jak oni to pic na wodę był wszystko, przeżywają. Ja po swojemu, oni po swojemu. Nic z tego nie ma. Nic z tego nie ma. To były puste słowa. Puste słowa. I teraz tak, prędzej czy później tam pójdę, nie wiem. Spotkam i co, stanę, co u ciebie słychać? Gówno cię to obchodzi. Jakby cię to obchodziło, to byś raz... No masz na zwykłą trybunę. No, kiedyś byli tacy znajomi, z gór przyjechali z dziećmi i poszliśmy na rodzinną. Na rodzinną. Natomiast wiesz, jaką mam frajdę? Nie wiem, ty to pewnie lepiej nazwiesz, bo twoje pokolenie na wszystko ma nazwę. Wiesz, jaką mam radość? Być może to jest rodzaj próżniactwa. Natomiast to sprawia mi niekończącą się satysfakcję, jak gdzieś w przeróżnych miejscach, w sklepie, gdzieś na ulicy, na światłach, że samochód stoi obok i powiedzmy otwiera się szyba i gość mówi,
Próżniactwo, tak, próżniactwo. To jest k***a próżniactwo z mojej strony. I gość mówi, panie Wojtku, czyli już wie, kto jestem. Nie powiedział, panie Stasiu, na pana głosie się wychowałem. Pozdrawiam. No, nieprawdopodobnie przecudowne sekundy. Niewyobrażalnie przecudowne sekundy. Niewyobrażalnie. Próżniactwo, czy jakoś inaczej to można nazwać? Pokolenie takie właśnie, kciuka, jak to nazywa? To jest po prostu miłe. Miłe. Niesamowicie, ale to miłe to jest za mało powiedziane. Albo na przykład stoję w sklepie, no stoi przede mną gość. No, takich historii mogę opowiadać dużo, ale na tej skończę. Stoi gość, kupuje coś tam i pakuje rzeczy. No ja tam kupuję coś tam, nie? Poproszę bułkę, kawałek sera, kawałek czegoś tam, kawałek pomidora i gość pakuje. Tak, tak, próżniactwo, pakuje i robi tak. To pan? No ale no ja. Ja tego głosu nigdy nie zapomnę. No i jestem zmiażdżony. Mile zmiażdżony. To są najpiękniejsze rzeczy, które mi do tej pory zostały po tych 23 latach w Legii. A jeszcze jakie miałem trudne początki. Teraz, jak oglądam mecze, przesadziłem, jak tam próbuję oglądać mecze w Ekstraklasie, to słyszę, że na większości stadionów speaker daje do pieca. Lepiej, gorzej, nie ma znaczenia. Natomiast pamiętaj, Paweł, że jak ja zaczynałem być speakerem, to speaker na stadionach to był zapowiadacz pociągów. Dzień dobry, za chwilę mecz, składy drużyn, dziękuję, wszystkiego dobrego, żółta kartka, zmiana. Ja jak dostałem taką niesamowitą, niespodziewaną propozycję, żeby zostać speakerem, przeraziłem się. Z 3, 4, 5 meczów taki właśnie byłem zapowiadacz pociągów, Warszawa-Gdynia, Gdynia, bo ty z Gdyni, widzisz, jak pamiętam. I mówię, nie, to bez nadziei jest. To albo zrobię to tak, jakbym chciał, albo niech mnie zwalniają. I wtedy zaczęło się to słynne, kto dziś wygra, Legia, ile goli ma Legia, to jest tam, to później dopiero weszło. Natomiast teraz, jak słucham speakerów, próżniactwo kolejne, zadufanie, nadęty cham, tak. Jak teraz próbuję oglądać, na początku przynajmniej jakiś tam jeden, drugi, trzeci mecz, i speakerzy to robią, no ja mówię, chociaż w jednym przetarłem szlak. Zawieszali mnie, nazywano to wprowadzaniem złej, toksycznej atmosfery na stadionie. No to teraz by musieli wszystkich speakerów wywalić, bo na każdym lepiej lub gorzej, nie? Lepiej lub gorzej są te różne tam składy. Kiedyś speaker czytał skład w bramce Legii. Władysław Grotyński, numer 2 Władysław Stachurski, numer 3 Felix Niedziółka, numer 4, czytał. Ja zacząłem czytać to w bramce z numerem 1 i tu na przykład Grzegorz Szamotuz. Patrzyli jak na idiotę, jak na wariata. Co on k***a tą mordę także, co za pojeb jakiś. No to teraz mamy co mamy, nie? Moim następcą jest Łukasz Juras Jurkowski. No. Krzyczy, ma to swoje C. Natomiast wszystko już było odkryte wcześniej. Przez ciebie. To ty powiedziałeś, a ja nie zaprzeczam, ale wiesz, jakie to było kiedyś. To było, no po prostu idiota, co tak tą mordę drze, jak można tak ryj piłować. Wszyscy byli właśnie przyzwyczajeni, że dzień dobry, witam, o zdrowie pytam, tralalala, drużyny w składzie, mecz posędziuje, takie sranie w banie. Kosztowało mnie to, ale mówię, albo będę robił to tak, jak ja sobie to wyobrażam, albo niech mnie wypierniczają. Jakieś tam były dwa momenty, że mnie na chwilę zwolnili, ale dzięki kibicom Legii. Wracałem. Dzięki. Nazywaliśmy cię w tym wywiadzie już populistą, idealistą. Ty się nazywałeś próżniakiem. Tak na koniec chciałem cię zapytać... Prowokacyjnie. Tak na koniec cię chciałem zapytać, jak już te kamery zgasną, to tak naprawdę ile osób wie, jaki tak naprawdę jesteś? Tak naprawdę ile osób wie, jaki ja jestem?
Bardzo mądre pytanie, Paweł, bardzo. Dziękuję. Cały wywiad trzymałem na to jedno bardzo, pytanie. Naprawdę, może pięć. Może pięć. Nauczyłem się przez całe swoje życie nie... Podpowiedz mi słowo, bo chcę powiedzieć, nie obnażać się, ale to nie odkrywać się przed ludźmi, bo mnie to zbyt wiele kosztowało na przestrzeni lat. Mam takie swoje tajemnice, o których się prawie nikt nie ma, no z 3-4 osoby może wiedzą, natomiast nawet ci, którym się wydaje, że mnie znają, jeszcze byście się zdziwili, jeszcze byście się zdziwili. Doceniam, nie żartuję, doceniam bardzo i to wielokrotnie mówiłem, na przykład Matiego Rokuszewskiego, Kubę Białka, ciebie, Janka Mazurka, kurna, by leciało mi, że wy zazdroszczę, doceniam i zazdroszczę, że wy się jeszcze tą piłką nożną tak grzejecie, że jeszcze tam się doszukujecie jakiegoś piękna, jakiegoś romantycznego, nie p***le trochę, jakiegoś czegoś. Słuchaj, Paweł, posłuchaj i powiedz to swoim kolegom. Piłkarze mają wyjebane na was. Liczy się tylko przycisk pana z księgowości, po którym kosmiczny hajs leci na ich konto. Piłkarze, jasne powiecie, nie wszyscy, tak kurwa, nie wszyscy, na 1950 mają na kibiców wyjebane. Przykre? Bardzo. Też do mnie to kiedyś dotarło. Chciałem tak zakończyć nostalgicznie. No ale... to kończ. To nie damy tego, obetniemy, wytniemy i... Nie, myślę, że i tak w tej rozmowie pokazałeś trochę inną wersję siebie. Mimo, że miałeś te swoje powroty do Hadaja, nic nie gadaja. Dziękuję za zaproszenie. Hadaj, nic nie gadaj. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas się będzie ukazywało. Natomiast to w dużym stopniu zależy od waszej oglądalności. Jeżeli będzie te odcinki oglądało 100 osób, nie ma sensu. Jeżeli parę tysięcy, kilka tysięcy, tak jak ostatni, nieźle leci. Kilkadziesiąt już. Nieźle leci. Bardzo dobrze. No to będę swoje specyficzne i w specyficzny sposób przekazywane myśli na temat piłki, piłkarzy, torebek, zegarków, kurwa, po kosmicznych cenach przekazywał. Możecie po prostu nie oglądać, ale wolałbym, żebyście oglądali. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Tutaj też zostawiajcie łapki, suby. Oglądajcie vloga Wojtka Hadaja. Dziękujemy wam za dzisiaj. Wojciech Hadaj. Dziękuję bardzo. Był gość. Do zobaczenia.